Słuchajcie, kolejny zapach wart uwagi z firmy Maison Alhambra. Maison Alhambra? Aquilo Pour Homme. No tutaj buteleczka nie do końca mówi wszystko, chociaż jest kształt mniej więcej zachowany. Chodzi o zapach Aqua Pour Homme od firmy Bulgarii. Czyli Bulgarii Agua, chociaż Aqua. Stworzona przez słynnego Jacques'a Cavalier Bellatrout. Zapach Aqua Pour Homme od Bulgarii jest charakterystyczny. On ma taki po prostu, co przywodzi na myśl, głębie oceanu i wodorosty. Przede wszystkim lekkie niuanse cytrusów, ale tak bardziej to jest po prostu zapach akwatyczny, świeży, zielony i trochę syntetyczny. Aquilo świetnie zrobili. Trwałość jest zbyt mocna. Szczerze, psiknąłem się 3 razy na rękę i mnie męczy. Trochę mnie głowa zaczyna boleć. Jest zbyt silny. Polecam się psiknąć, nie wiem, 1-2 razy na szyję. I to będzie wystarczająco. Najlepiej na szyję, ale od tyłu. Jak będziesz szedł, to ty nie będziesz czuł, ale inni będą czuli. Podobieństwo w powietrzu na poziomie, kurde, no 95%, nawet pod 100 bym podchodził dla niektórych osób. Na skórze podobieństwo na poziomie 90%, czyli to jest jeden z wyżej ocenianych przeze mnie zapachów. Mam jeszcze inne nagrania, które pewnie będę wrzucał z innych firm, Fragrance World, również tworzą świetne zapachy. Czekam jeszcze na kolejne zamówienia, bo zamówiłem dużo ich różnych i to jest bez możliwości zwrotu, więc na pewno jak jakiś nie siądzie, to no niestety będę w plecy. Pewnie wystawię taniej na portalu jakimś, ale na razie z tych obecnych jestem zadowolony. Zapach kupiłem od sprzedającego Drogerie Polskie. On na Allegro handluje. To jest firma Dorazo, z tego co pamiętam, ale jeszcze nie jestem w stanie sprawdzić. Chyba tak. Tak, firma Dorazo, Andrzej Misiarz. Pan bardzo w porządku, specyficzny. Fajnie się z nim rozmawiało. Więc jakbyście mieli możliwość wspierania go poprzez zakupy u niego, to na pewno mu się to przyda z racji tych różnych ciekawostek, które mi opowiadał. Nie chcę, nie mogę wchodzić w szczegóły, bo to była rozmowa prywatna, ale na pewno warto dać uwagę temu zapachowi. Uwaga, tam jest błąd u pana Andrzeja. Jest napisane, że jest próbka gratis, ale to zaciągnęło z katalogu Allegro. Próbka nie jest dodawana gratis, ale gwarantuję wam, że zapach jest wysoce podobny do Bulgarii Aqua Pour Homme. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. A, no i zostawcie komentarz, jeżeli mieliście z nim do czynienia, żeby inni widzieli. A jeżeli macie inne arabskie propozycje, raczej nie podawajcie Latafy, Afnana i tych innych armafów też. Przejechałem się na nich, za dużo shitu mają. Maison Alhambra, wiem, że pochodzi od spółki Latafa, ale raczej mają odrębny dział, albo po prostu bardziej się starają. Fragrance World, World, jak świat, świat zapachu. Firma arabska, najlepsza ze wszystkich, jeżeli chodzi o jakość składników. Te składniki w tym nie są złe, są całkiem niezłe, ale Fragrance World ma jeszcze lepsze. To było na tyle. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się.